W upały rośnie zużycie wody w każdym domu. Licznik bije i widać to potem po rachunku. Postanowiliśmy sprawdzić, czy można zaoszczędzić. Ci, którzy w ciepłe dni mogą pomarzyć tylko o kąpieli w basenie, rekompensują sobie tą stratę pluskaniem w wannie lub baseniku ustawionym na balkonie czy w ogródku. Na szczęście na razie mogą to robić bez ograniczeń. Mimo likwidacji jednego z ważniejszych szanowskich ujęć wody na terenie zakładów Trzebiąka, mieszkańcom powiatu nie grozi brak w jej dostawach. W tej chwili po zrealizowaniu tego projektu z Funduszu Spójności, po wykonaniu prawie 15 km magistrali wodociągowej łączącej nas z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, mamy tak duże rezerwy, że możemy dwukrotnie tyle dostarczyć wody społeczeństwu niż jest zapotrzebowanie. Możemy więc spokojnie zażywać kąpieli w domowym zaciszu bez obaw, że wyczerpiemy dopuszczalny limit. Nie robimy żadnych ograniczeń. Natomiast staramy się w jakiś sposób kontrolować naszych odbiorców, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o sołectwa, tam gdzie są uprawy, że jeżeli biorą tą wodę, żeby brali w sposób rejestrując po prostu na wodomierzach, a nie w sposób jakiś niekontrolowany, niezbyt legalnymi podłączeniami czy bezpośrednio z hydrantów przeciwpożarowych. Dla większości użytkowników sieci wodociągowej jedynym problemem może być świadomość, ile trzeba będzie zapłacić za dobrodziejstwo korzystania z wody w sposób nieograniczony. Szczególnie boleśnie mogą to odczuć posiadacze ogródków, którzy w letnie wieczory obficie skrapiają swoje uprawy. Ci bardziej przedsiębiorczy znaleźli już sposób na zminimalizowanie kosztów i zbierają deszczówkę. Odbiorcy opomiarowani mają wodomierze, mają na bieżąco kontrolę, ile tej wody płynie. Wiedząc, jaka jest cena, doskonale zdają sobie sprawę, że bardziej się opłaca zgromadzić deszczówkę. Tym bardziej, że te okresy opadów były długie. Była taka możliwość i tą deszczówkę wykorzystywać. No i nawet podlewając to w sposób jakiś taki bardziej oszczędny. Właściciele posesji, którzy zbiorników na deszczówkę nie zamontowali, muszą pamiętać o tym, że podlewając ogródek zapłacą nie tylko za zużytą wodę, ale także za ścieki. Można jednak zmniejszyć te koszty, montując sobie osobny licznik na wodę do podlewania ogródka. Wówczas zapłacimy tylko za wodę, a ścieki już będą odliczone od rachunku. Aby mieć taki licznik, wystarczy dopełnić kilku formalności. Zwraca się klient do nas, do działu technicznego, dostaje warunki podłączenia i w przeciągu paru dni zabuduje sobie, a od nas przychodzą pracownicy, plombują to i już jest wszystko zarejestrowane. Dział obsługi klientów, ci odczytywacze i później dział zbytu, który nalicza, widząc te naliczenia, wiedząc, ile wziął wody na podstawowym wodomierzu, odpowiednio to przeliczając i klient już dostaje prawdziwą ilość odprowadzonych ścieków. Z licznikiem czy bez, gdy z nieba leje się żar, warto czasem zapomnieć o finansowych konsekwencjach i urządzić sobie zimny prysznic. W końcu nie wszystko można przeliczyć na pieniądze.